zjawisko. Zapraszamy. Popularność uzyskał teledysk Filozof Can Dance, na którego produkcję Unia wydała równe 5 milionów złotych. Filozofia to stara sprawa, każdy niech pamięta. Filozofia, filozofia, postaw macie tam UFO. Przedstawimy wam dwie. Filozofia, filozofia, filozofia. Życie pełne jest zagadek, więc słuchaj mnie uważnie, zaraz ci je wyjaśnię. Pierwszy z nich to jest asceta, modli się nie narzeka, czasem się okalecza. Następny z nich to stoik, jest bardzo spokojny. Filozofia, filozofia. I hasło to złoty środek, każdy niech pamięta. Filozofia, filozofia. Reklama. Męczy cię już jedzenie z ręki? Oto świetne rozwiązanie. Miska biogenesa odmieni twoje życie. To była reklama. Jeden z pięciu. Jest to filozoficzny odcinek specjalnie dla fanów filozofii. Oto nasi uczestnicy, niech się przedstawią. Jestem Patryk, jestem z Rzeczyc. Jestem Gabrysia, jestem z Porniowic. Jestem Ola, pochodzę z Rudzińca. Nazywam się Jakub Majewski, pochodzę z Rudzińca. Mam na imię Dominika, jestem z Rudna. Jest to pierwsza runda, chyba możemy zaczynać. Filozofia. Który z filozofów spał w beczce? Diogenes z Synopy. Bardzo dobrze. Pytanie drugie dla pani Gabrysi. Jakie było hasło epikurejczyków? Carpe diem. Doskonale. Pytanie dla pani Oli. Co oznacza filozofować? Snuć refleksję o życiu. Bardzo dobrze. Pytanie dla pana Kuby. Kim był Sokrates? Nie wiem. Sokrates był największym filozofem starożytności. Pytanie dla pani Dominiki. Czym charakteryzują się cynicy? Cynicy w ostentacyjny sposób odrzucali reguły życiowe. Doskonale. To jest koniec pierwszej rundy. Teraz zapraszamy na krótkie reklamy. Reklama. Odbędzie się premiera nowego horroru pod tytułem Filozofowie atakują. Reklama. Damy po krótkiej przerwie. Zapraszamy na drugą rundę. Panie Patryku, filozofia. W którym roku urodził się Sokrates? Może się pan powielić o 5 lat. 462 przed naszą erą. Niestety jest to błędna odpowiedź, bo był to 469 rok przed naszą erą. Pytanie dla pani Oli. Filozofia. Kim był Epikur? Twórcą epikureizmu. Doskonale. Może pani teraz wskazać przez panią osobę? Poproszę numer 5. Pani Dominiko. Filozofia. Czy jakiś człowiek z Polski był filozofem, a jeśli tak, to kto? Nie, nie było takiej osoby. A owszem, był. Był to Józef Tischler. Poproszę panią numer 2. Pani Gabrysio. Filozofia. Czym była cykuta? Cykuta była trucizną. Genialnie. Proszę na siebie. Filozofia. Co to jest idea? Wiem, że nic nie wiem. Niestety to też była błędna odpowiedź, bo była to myśl przewodnia. Dobie, koniec nasz teleturniej. Wygląda na to, że zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest pani Aleksandra. Proszę cię. A nagrodą za wytrwałość w tym teleturnieju jest ten piękny złoty wazon. Dziękuję. 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 Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia.
Pierwsze pytanie dla pana Patryka. Panie Patryku, który z filozofów spał w beczce? Sokrates z Senopy. Idź tu, idź tam. No, no idź tam, ja muszę to nagrać. Nasi uczestnicy. Nazywam się Patryk, pochodzę z Rzeciec. Nazywam się Gabrysia i pochodzę z Pawniowic.